A gdzie są nasze smakołyki? Chyba właśnie nadlatują. I to ma być wszystko, jedno małe oczko. A jednak nie. To nie wszystko. Ty masz malutkie oczko? Ja mam dużo większe. To jak jakaś loteria, prawda? Tak, a ja jestem największą szczęściarą. Obczajcie, jakie ogromne. Widzieliście kiedyś większe żelkowe oko? Nie, ale chętnie spróbuję. Co to, to nie? Masz swojego maluszka. Tak, rzeczywiście jest taki mały, że starczy mi na jednego kęsa. Z podrzutem. Właśnie tak. No i teraz nie masz nawet maluszka. A ja mam takie duże oko. Co ty na to? Mogę się poczęstować? Co? Chyba śnisz. Sama to zjem. Widzisz? Jakie dobre! No daj mi spróbować! Nie dotykaj tego! To moje oko! Tylko spróbuję! Nie ma mowy, to moje! To wszystko jest moje! Dobrze ci tak! Leż sobie na podłodze, a ja będę jadł! Nie ma mowy, oddasz mi to! Bo to jest moje! Na czym się zatrzymałam? Dobra, lepiej zacznę z drugiej strony. Kurczę, Kate, może ty się podzielisz? Spaduwa! Nikt się z tobą nie będzie dzielić. Swoje już zjadłeś. Dokładnie. Poza tym nie potrzebuję pomocy. Sama zjem swoje oko. Tylko z której strony zacząć? Dobra, olać to. Będę się po prostu przegryzać. Przegryzłaś się już? Chyba za głęboko. Trzeba jej pomóc. Nie podzieliłaś się ze mną, a teraz muszę cię przed nim ratować. Hurra, w końcu widzę. Spójrz, wraca. Aj! Jakich ja mam wspaniałych przyjaciół. Nie dość, że mnie uratowali, to jeszcze zostawili mi oko. Co za pyszności. O nie. Ostra papryczka oznacza problemy. Powiedziałbym, że mega problemy. Łatwo wam powiedzieć. Spójrzcie na to. Co mam z tym zrobić? To jakiś gigant. Dobra, nie martw się. Będzie dobrze. Cindy zaczyna. Tak, tak, zaraz to zjem. Zobaczcie, jakie to proste. Wcale nie jest pikantne. Prawie wcale. O nie! Cofam swoje słowa! Aj! To jest bardzo ostre. Tak pali, potrzebuję wody. Ojej, jak się cieszę, że była tu woda. No dalej, Andy. Teraz ty. Ja? Boję się, ona jest taka ostra. No dalej, jedz szybciej. Chyba zaraz się rozchoruję. Ja płonę! Aj! Ugaście mnie! Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do usług. Strażaczki Cindy i Kate. Dobra, dobra, wystarczy już. Wielkie dzięki. Bez was spaliłbym się na popiół. Teraz muszę pozbyć się tej piany. Dobra, Kate. Twoja kolej. Zjadaj swojego giganta. Ja? Ale ja muszę lecieć. Narka. Stój. Nigdzie nie pójdziesz, dopóki nie zjesz wszystkiego, co masz przed sobą. W porządku. Dobra, spróbuję tej papryczki. No, całkiem niezła. Teraz dacie mi spokój? Nie ma mowy, zaraz się nakarmię. Co wy robicie? Wychamy w ciebie papryczkę. Musisz ją zjeść. Myślałam, że jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy. Pora cię ratować. Bo będzie pożar. No właśnie. A ja w tym pożarze spłonę. Już to czuję. Pomocy. Pa, pa, Kate. Przyślij nam zdjęcia z kosmosu. Myślę, że na długo się tam zatrzyma.
nadzieję, że tym razem dostaniemy coś smacznego. I że moja porcja będzie ogromna. Zamiast gadać, działajmy. To wszystko? Taki mały burger? Na jednego gryza. Wygląda na to, że ktoś ma pecha. Zamiast gadać, działaj. Uwielbiam burgery, ale chciałbym, żeby było tego więcej. No to chyba ja będę miała najwięcej. Założę się. Move it. Tak jak myślałam. Fajnie. Co? To nie fair. To miało być moje. Nie krzycz tak. Lepiej popatrzcie, jak ja jem. A że jestem kulturalną dziewczynką, serwetka musi być. Potrzebuję też widelca i noża, żeby ostrożnie pokroić mojego burgera. Nawet nie widać, co ty tam kroisz. Bardzo elegancka dziewczynka kroi równie eleganckiego burgera. Maniery to dla ciebie czarna magia. Pyszne. Pozostaje tylko wytrzeć usta. Teraz wasza kolej, moi drodzy. A dokładniej moja. Jestem bardzo głodny, więc wciągnę tego burgera ze świstem. Wepchnę go sobie do ust w całości. Jakie dobre. Cóż, tak jak mówiłam, brak manier. Kogo obchodzą maniery, gdy ma się przed sobą takie pyszności? Szkoda, że tak mało. Biedactwo, masz pecha. A ja mam burgera idealnego rozmiaru. Tylko jest taki ciężki, że nie dam rady go podnieść. Więc zjem go w ten sposób. Daj, ja go zjem. Ani mi się śni, to wszystko jest moje. Znajdę sposób na wygodne i bardzo szybkie zjedzenie burgera. Bez twojej pomocy. Użyję noża i widelca. Chyba są za małe. Nie szkodzi, mam większy nóż. Co to ma być? Też za mały? No to czas na piłę łańcuchową. A, zlituj się nad nami! Nie potrzebuję was. Chcę tylko mojego burgera. Gotowe. Spójrzcie, jakie to piękne. W ten sposób wygodniej i szybciej go zjem. A co najlepsze, nawet nie pobrudzę sobie rąk. Tak? Może teraz się z nami podzielisz? Jeszcze czego? Chcecie, żebym oddała wam swoje jedzenie? Nigdy w życiu. Ale jesteś wredna. Nie jestem wredna. Jestem po prostu głodna. Uważajcie, mam was na oku. Jak to nie jesteś wredna? Jesteś. Nie obchodzi mnie, co tam mam mamroczecie. Jest pysznie. Spójrz, jaki wyrósł ci brzuch. Nie wstyd ci? Co? Ale bęben. Ojej, ratunku. Co robić? Pomocy. Jaka malutka fryteczka. Moje nie są dużo większe. Macie pecha. Moje frytki są gigantyczne. Wystarczyłoby dla całego wojska. Kate ma najmniej szczęścia. Odczep się. Moje są najmniejsze, ale na pewno najsmaczniejsze. Zanim to zjem, muszę się im dokładnie przyjrzeć. Gdybym miała tego więcej, żywiłabym się tylko nimi. Wielka szkoda, ale mimo wszystko jest bardzo pyszna. Skończyło się. Wielka szkoda. Za to ja mam super porcję. Może podzielisz się ze mną? Co? Nie! Nie oddam swoich smakołyków nikomu. Nie chcesz się podzielić? No dobrze. W takim razie dam ci nauczkę. Mam pomysł. Myślę, że lubisz frytki z keczupem. Ej, Andy, weź troszkę keczupu. Będzie jeszcze smaczniej. Świetny pomysł. Proszę, nie żałuję ci. Jedz na zdrowie. Nie wysmaruj się tylko. Zobaczymy, jak ci spodobają frytki z mega ostrym tabasco. Jedz, jedz. Nie rozpraszaj się. Wszystko okej. Jakie to smaczne. Coś jest nie tak.
Dlaczego to jest takie ostre? Chyba przesadziłam. Spali nas tu wszystkich. Potrzebujemy wody. Dużo wody. Wiadro wody. Wielkie dzięki. Spłonąłbym, jeśli by nie ty. Okej. O nie, zalałaś mi frytki. Co ja mam teraz jeść? Uratowałam ci życie, a ty mówisz o jakichś frytkach? Nie kłóćcie się, lepiej patrzcie, jak pożeram mojego olbrzyma. Jakie ogromne! Nie dam rady zjeść więcej niż jedną. Chwileczkę! Potrzebuję rozdrabniacza. Dawaj, a my póki co skosztujemy twoich frytek. Nie dotykać, to moje fryty. Nie mogę ich zjeść w ten sposób. Muszą być mniejsze. Im mniejsze, tym lepiej. Co ty robisz? Jak to co? Szykuję sobie ogromną porcję frytek. Spójrzcie, udało mi się. Wygląda pięknie. Zobaczcie, ile tego jest. A wszystkie są tak smaczne. Takie świeże. Starczy dla nas. Mówiłam już, ławy precz od mojego jedzenia. Chyba czas na stary, dobry prank. Tabasco na pewno się jej przyda. Dawaj prosto w twarz, niech pocierpi. Co wy wyprawiacie? Ojej, to parzy! Twarz mi płonie! Żegnaj, koleżanko! Twoje frytki są w dobrych rękach. Miejmy nadzieję, że czeka nas coś smacznego. Kate, sprawdź! Nie śmiej się z niego. Będę bronić mojego pączka. Też chcę zobaczyć. Ciekawe, jaki rozmiar ma mój pączek. Podoba mi się. Jest piękny i założę się, że jest pyszny. I ma taką śmieszną dziurkę. I można tam śmiesznie wsadzić palec. To bolało. Lepiej otwórz swoją pokrywkę. Z przyjemnością. Nie rozumiem. Gdzie jest mój pączek? Wow, oj jacie, takim pączkiem można by nakarmić słonia. Można włożyć głowę w tę wielką dziurę. No tak, mój pączek to maleństwo w porównaniu z tym. Nie znaczy to jednak, że jest gorszy. Jest pyszny. Super. Aj, ugryzłam się w palec. To dlatego, że Andy mnie rozpraszał. Teraz wasza kolej. No w końcu, teraz ja będę jeść. Szybko mi pójdzie. Jesz jak wygłodniały pies. Bo jestem głodna jak pies. Jeśli skończyłaś, to moja kolej. Mam ogromnego pączka, ale zjem go tak szybko jak wy swoje. Można jeść go z zewnątrz. Ale i od środka. Ojej, głowa nie chce wyjść. Chyba utknąłem. Potrzebuję pomocy. Co? Pomocy? Nie martw się. Pomożemy ci. To jak? Ej, po prostu zdejmijcie to ze mnie. Przestańcie mi wyjadać pączka. To się nie skończy. Zaraz mi wszystko zjedzą. Muszę wkroczyć do akcji. Och, uratowałyście mnie. Uratowałyśmy ciebie i same się najadłyśmy. Kiedy pojawią się smakołyki? O, Huba Buba. Z jakiegoś powodu dostałam najmniejszą. A moja jest duża. Duża? No spójrzcie na moją. Wasze gumy w porównaniu z nią to jakieś maleństwa. Nieważne, Huba Buba i tak jest pyszna. Jill, masz najmniejszą, zaczynaj. Bardzo chętnie. Moja guma jest może mała, ale na pewno dobrze smakuje. Wszystkie są bardzo smaczne. Myślę, że mogę zjeść moją za jednym zamachem. Będzie pysznie i szybko.
To była bułka z masłem. Ojej, chyba się zakrztusiłam. Pomocy! Ej, przynajmniej uważaj, gdzie plujesz. Myślałam, że mi gardło zakleiło. Mary, teraz twoja kolej. Nareszcie. Hurra, mnóstwo małych, ale bardzo smacznych wstążek do rzucia. Wystarczą mi na długo. A ja myślę, że zjesz je wszystkie naraz. Tak właśnie się stało. To nie moja wina, że są takie smaczne. Patrzcie, oto nadchodzi super balon. Spójrzcie, jaki jest duży. O tak, za chwilę odlecisz w kosmos. Do widzenia. Patrzcie, jestem tak wysoko, że ptaki mogą przylecieć obok mnie. Umiem latać. O nie, ptak zniszczył mój balon. To będzie bolało. Lecę! Wow, to była niezła zabawa. Andy, tylko ty zostałeś. Tak? Świetnie. Ojej, to niesamowite. To największa guma, jaką kiedykolwiek widziałem. Największa i zdecydowanie najsmaczniejsza. Tak, wygląda naprawdę smakowicie. I pysznie. Porcja była duża, ale udało mi się ją zjeść w kilka sekund. Nadchodzi balon. Patrzcie. Wow. Wspaniale, jaki duży. O nie! Te balony nie są zbyt wytrzymałe. To było niesamowite. To jak przejażdżka kolejką w wesołym miasteczku. Ja mam takie małe żelkowe oko, a wasze oczy są po prostu ogromne. To niesprawiedliwe. A ja myślę, że sprawiedliwe. Fajne te oczy. Zgadzam się, zwłaszcza moje, bo jest największe. Wszyscy stop. Moje oko jest najmniejsze, więc zjem je jako pierwszy. Mam nawet specjalny widelec. Kurczę, jest zbyt śliskie. Niby jak mam je złapać? No i jednak to było całkiem proste. Oko może być małe, ale jest pyszne. I z takim słodkim dżemem w środku. Szkoda, że jest tylko jedno. Jill, teraz ty. Z chęcią. Jestem strasznie głodna. Moje oko jest większe, więc będę potrzebowała nie tylko widelca, ale i noża. W ten sposób mogę zjeść tego giganta znacznie szybciej i wygodniej. Tak jak przypuszczałam, smakuje niesamowicie. Ja też pamiętam ten smak. Nie mogę się zatrzymać. Jest tak pyszne, że nie potrafię tego nawet opisać słowami. Tak, prędkość jest imponująca. Nie da się zjeść czegoś tak dobrego w inny sposób. Chciałoby się zjeść wszystko naraz. Ups, przepraszam. Jak śmierdzi, mogłaś się odwrócić. Cieszę się, że teraz moja kolej, ale na pewno będę potrzebowała dużego widelca. Wydaje mi się, że jest za ciężki. Tak, to problem. Przydałoby się trochę mąki, żeby utrzymać tak duży i śliski widelec. Dzięki niej moje ręce nie będą się ślizgać. No i co powiecie? Wygląda na to, że zbliża się do ciebie intruz. Zachowaj ostrożność. Ojej, chyba tego nie utrzymam. Co za ciężka mucha. Ale dzięki niej żelek jest teraz nasz. Nawet o tym nie myśl. Trzymaj ręce z daleka. Może nie mam widelca, ale i tak błyskawicznie rozprawię się z tym smakowitym okiem. Mieliście rację, jest niesamowicie pyszny. To najlepszy smakołek, jaki kiedykolwiek jadłam.
Widzicie to? Już prawie skończyłam. Tak, czujemy to. Wszystkie resztki żelków lecą prosto na nas. Jedz ostrożniej. Nie mogę. To jest tak pyszne, że nie myślę o tym, żeby uważać. To najmniejsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. A ja miałam więcej szczęścia. Ty? To ja jestem największym szczęściarzem. Spójrzcie na tę górę lodów. Jest tu tak dużo kulek i na pewno są pyszne. Ja też chcę. No to na co czekasz? Jedz. A, dokładnie. Nie ma na co czekać. Czas jeść. Moja porcja jest tak mała, że mogę ją podrzucić i złapać do buzi bez większego problemu. Naprawdę? Jasne, spójrz. Ta-dam! Wow, naprawdę się udało. Tylko wytrzyj nos. O właśnie, dzięki. Kurczę, już nie mam lodów. Tylko rożek mi został. Skończyłam, Jill, teraz ty. No dalej, Jill. Nie będę się bawić z moimi lodami. Chcę je po prostu zjeść. Ale to jest dobre. Niezły z ciebie żarłok. Jeszcze jaki? To jest pyszne. Ojej, dlaczego jest tak ciemno? Ciekawe, kiedy się zorientuję. Wydaje mi się, że do moich okularów przykleiły się lody. To niedobrze. Zdecydowanie potrzebuję innych. Znów widzę. A lody z okularów mogę po prostu zlizać. Zagryzając rożkiem. To całkiem fajne. Andy, teraz ty. No nareszcie. Od dawna chciałam się pozbyć tego pysznego stosu. Z tymi kulkami mogę zrobić, co tylko zechcę. Mogę je nawet ściskać w dłoniach. Ale najważniejsze, że mogę je wszystkie zjeść. Lody są pyszne, ale jest ich tak dużo, że zamarzam. Jesteś już cały siny, może starczy? Nie, muszę dokończyć. Ale ty już jesteś pokryty lodem. Nie szkodzi. Ojej, on naprawdę zamarzł. Musimy mu pomóc. Zgadzam się. Musimy go rozgrzać. Uratujcie mnie, proszę! Nic już nie czuję. Nie martw się, już prawie jesteś uratowany. Wielkie dzięki. Lody były pyszne, ale zdecydowanie za zimne. Co nas czeka tym razem? Burgery, wspaniale! Nie bardzo, nie mam burgera, tylko jakiś okruch. A mój burger jest całkiem fajny. Ale nie tak fajny jak mój. Wasze burgery to jakieś maleństwa, zwłaszcza Jill. Ja już to wiem, ledwo go widać. Wiem, wiem. Ale pomogą mi mój strój naukowca i inne naukowe narzędzia. Ciekawe, wygląda całkiem nieźle. Specjalna pęseta do nakładania burgerów na szkiełko mikroskopu. I teraz widać, że mam przed sobą prawdziwego burgera. Widzę nawet kotleta i sałatę. No tak, na żywo wygląda żałośnie. Nie poczułam nawet jego smaku.
Ha, to jakiś oszukany burger. Po prostu nie mam szczęścia. A ja z kolei mam. Mój burger wygląda naprawdę soczyście i pysznie. Awesome! Nadal jednak nie podoba mi się jego zapach. Ale łatwo to naprawię. Wszystkie składniki ze środka nie pachną zbyt apetycznie. No to muszę się ich pozbyć. Mogłeś to zrobić delikatniej. A co się stało? Spójrz, całe jesteśmy w twoim burgerze. Tak, teraz my też niezbyt dobrze pachniemy. Przepraszam, nie chciałem, żeby tak wyszło. Dzięki temu smakuje o wiele lepiej. Każdy kęs jest na wagę złota. Chciałabym go spróbować. Każdy by chciał. Tak wygląda bardzo apetycznie. I tak jest, smakuje magicznie. Szkoda, że się skończył. Mógłbym go jeść do końca życia. Mary, ale ty masz przecież ogromnego burgera. Wiem, jest mój. To dziwne, ale dosyć trudno jest ugryźć tak dużego burgera. Ale mam pomysł. Nie, kij na nic mi się nie przyda. Kask też nie. A to po co? Nie, nie tego potrzebuję. Co może mi pomóc? Dokładnie! Piła! Nie, co ty robisz? Nie potrzebuję was, chcę tylko tego pięknego burgera. Ten jeden kawałek to więcej niż wszystkie wasze burgery razem wzięte. To jest takie dobre! My też chcemy! Nie wytrzymam! Nie dotykaj go, jest mój! O nie! Chciwość nie popłaca, masz za swoje! I to wszystko? Nigdy nie widziałam tak małej coli. Ja z kolei miałam dużo więcej szczęścia. Więcej? To spójrzcie, jakie ja mam szczęście. Nigdy wcześniej nie widziałam takiej butelki. Ale zaczyna ten, kto ma najmniej szczęścia. Mary, ty pierwsza. Z przyjemnością. Muszę tylko jakoś otworzyć tę małą buteleczkę. Ale jak? Nawet moje zęby nie dają rady. Ale i tak się do niej dobiorę. No, otwieraj się! A masz! Taram! Mówiłam, że się do niej dobiorę. To jest pyszne. Szkoda, że tak mało. Emma, teraz twoja kolejna spróbowanie coli. W przeciwieństwie do Mary nie mam żadnych problemów z otwieraniem butelek. To jest takie pyszne. Ale myślę, że warto zrobić jakiś eksperyment. Sprawię, że cola będzie jeszcze smaczniejsza. Na przykład dodam do niej trochę miodu. Super! Jestem pewna, że smak mnie zaskoczy. Gotowe? Teraz muszę to wszystko dokładnie wymieszać. Myślę, że wystarczy. No i oczywiście lepiej nie pić coli na ciepło. Trzeba ją schłodzić. Gotowe. Można pić. A raczej jeść. Patrzcie. Ojej, to syrop o smaku coli. Zgadza się. Wszystko dzięki miodowi i zimnej temperaturze. Jestem zachwycona. Chcę zjeść to wszystko naraz. Jak to się fajnie ciągnie. To musi być naprawdę dobre. Zgadzam się.
kurczę, miód sprawił, że moja ręka przykleiła się do butelki. Pomożecie mi, dziewczyny? Nie chcę się brudzić. Będę musiała użyć stołu. Gotowe. A rękę będę musiała po prostu oblizać. Okej, czyli teraz moja kolej na picie coli. Mam już nawet przygotowaną na tę okazję słomkę. Fajnie, co? O nie, ona nie może tak po prostu utonąć. Kurczę, na pewno nie wypiję coli w ten sposób. Dobrze, że mam jeszcze całą masę słomek. I spokojnie mogę z nich zrobić jedną długą słomkę. Emma proponuje pożyczyć jej pomysł. I kole. Co to jest? Dziewczyny! Jak wam nie wstyd? Czy nie uczono was, że nie należy zabierać cudzych rzeczy? Jaka chciwówka! Trzeba dać jej nauczkę. Zgadzam się. Dobrze, że mam zawsze przy sobie mentosy. Gotowe. Będzie erupcja. Co się dzieje? Teraz cała się kleje. To straszne. W dodatku nie mam nic do picia. Chociaż muszę przyznać, że to było całkiem zabawne. Było warto. Na pewno nie najem się taką porcją. Kate, ten makaron jest ostry, masz powody do radości. A ja mam pecha. Ty masz pecha? Czy w ogóle widziałyście to wiadro, które stoi przede mną? Dobrze, że tym razem Kate zaczyna. No dobra, nie jestem tchórzem. Z makaronem zdecydowanie sobie poradzę. Tym bardziej, że to jest taka mała porcja. A jakie to ostre! Dziewczyny, czeka was bardzo niemiła niespodzianka. O, niezbyt dobre wiadomości. Emma, nie zazdroszczę ci. Im szybciej zjem tę bombę z opóźnionym zapłonem, tym szybciej dadzą mi spokój. No dobra, zaczynam. Na razie okej. Ojej, chyba wiem, o czym mówiła Kate. Jakie to jest ostre! Dawno nie widziałam takiej ilości ognia. O, teraz jest o wiele lepiej. Woda pomogła. Mary, przestań gadać, czas zjadać swój makaron. Nie dam rady tego zrobić, nie mogę. Ale spróbuję. Zaraz pokażę temu makaronowi, kto tu rządzi. Dziewczyny, robi mi się niedobrze. Emma, daj mi trochę wody. Jesteśmy przyjaciółkami, a przyjaciółki sobie pomagają. Pomóżmy więc Mary. Mary, trzymaj się. Uff, dzięki, już mi lepiej. Mogę jeść dalej. Tylko nie zapomnijcie mnie pryskać! Mary, zawsze możesz na nas liczyć. Przestańcie gadać! Wody! Ojej, skończyła się! Ratunku! Pomocy! Ojej. Dziewczyny, przepraszam za wasze włosy. Nie zrobiłam tego specjalnie. Aj! Ostry kaktus. Ostry i bardzo duży. Duży? Chyba mojego jeszcze nie widziałyście. Słabo mi od samego patrzenia. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Mary, upewnijmy się na twoim przykładzie. Ty pierwsza zjadaj kaktusa.
pomysł. Dlaczego po prostu nie pozbawię kaktusa wszystkich igieł? W ten sposób na pewno mi nie zaszkodzi. Ale fajnie wymyśliłam. Fuj. Smakuje tak sobie. Ale pomysł z pensetą się sprawdził. W ogóle się nie ukułam. Emma, twoja kolej. Dobra. Też pozbędę się kolców. Ale zrobię to w znacznie bardziej efektowny sposób. Hajja! Gotowe. Emma, jesteś prawdziwym ninja. Brawo! Dzięki, bardzo się starałam. Ale dość gadania. Czas na jedzenie. Och, z czymś takim nawet ninja nie może sobie poradzić. Ohydne. Ble. Ale i tak trzeba to zjeść. Kto wymyślił te głupie zasady? Mam dosyć. To najbardziej obrzydliwa rzecz, jaką jadłam. Kate, zostałaś tylko ty. Dlaczego mi to robicie? Chyba pójdę drogą Mary. Ja też wyciągnę wszystkie igły pensetą. Mam lepszy i szybszy pomysł. Kate, weź piłę. Piłę? Nie, dzięki, i tak nie umiem jej używać. Penseta mi wystarczy. Wszystko jasne. Ona raczej nie będzie się spieszyć. No, no i tak to było. Kurczę, ona jeszcze nie skończyła. Hej, no kiedy? Już! Już nie mam siły dłużej czekać. Przestańcie jęczeć, zostało tylko troszkę. O, zasnęły. No dobra, będę musiała sama spróbować kaktusa. Pachnie całkiem nieźle. Fu! Dziewczyny miały rację. Smakuje obrzydliwie. Ale skoro wszyscy śpią... to nikt nie będzie wiedział, że go wyrzucę. O, co się stało? To ja. Niedobrze mi. Nawet przypadkowo strąciłam doniczkę. Biedna Kate. Tak, tak. Świetnie, uwielbiam Nutellę. Szczególnie, gdy jest jej tak dużo. Wow. Wow. Ja i tak mam najwięcej. Tak, ale to Kate zaczyna, bo ma najmniej. No to jedziemy. Na spróbowanie Nutelli jest jeszcze za wcześnie. Najpierw trzeba zrobić maleńkie grzanki, żeby było na czym położyć krem. Spójrzcie tylko, jakie to słodkie. Troszeczkę poczekamy. Przerzucimy na drugą stronę. I grzanka gotowa. Teraz czas posmarować je Nutellą. Tylko spójrzcie, jakie to urocze. Urocze i pyszne. Wow! O tak! Jestem zachwycona. Chciałabym tak jeść przez całe życie. Szkoda tylko, że słoik jest taki mały. Skończył się naprawdę szybko. Mary, twoja kolej. No w końcu. Chcę się cieszyć Nutellą bez żadnych dodatków. Do szczęścia wystarczą mi tylko palce. O tak.
Smakuje rewelacyjnie. To nie wygląda zbyt apetycznie. Ale jest bardzo smaczne. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Co? Kurczę, moja ręka. Kate, musisz mi pomóc. A może użyjemy piły? Nie, tylko nie piła. Emma, jesteś geniuszem. Dziękuję bardzo. Czas pożegnać się ze słoikiem. I tak w nim już nic nie ma. Twoja kolej. Fajnie, spójrzcie, ile tu czekolady. Wow. Ale możecie być pewne, że nawet z taką ilością poradzę sobie bardzo szybko. Nawet specjalnie przygotowałam ogromną łyżkę. O tak. Wygląda pysznie. Kurczę, łyżka jest za mała do tego słoika. Nie szkodzi, dokończę krem bez łyżki. A raczej dopiję. Hej, coś mówiłaś o kulturalnym jedzeniu? A? Emma, przydałby ci się prysznic. Co się dzieje? To nieważne, liczy się tylko, że mi smakuje. Reszta mnie nie obchodzi. Jaka mała Fanta. Jest taka mała jak mój palec. A ja mam ogromną Fantę. Co za szczęście. Lepiej zobaczcie, co ja tu mam. No to ja rozumiem. Dlaczego Zach ma takie szczęście? Dobra, podczas gdy on się cieszy, ja zajmę się swoją Fantą. O, wychodzi z niej jakiś żel. Super! Nie mogę się doczekać, żeby go skosztować. Jaki pyszny! Oj! Chyba przypadkowo połknęłam butelkę. Brawo, Monika! Wszystko wypiłaś! Teraz moja kolej. Uwielbiam Fantę. To jest takie dobre. O, jeszcze trochę zostało na dnie. Muszę wypić wszystko do ostatniej kropli. Ojej, chyba język mi utknął. O nie! Zak, potrzebuję pomocy. No dobrze, daj mi tę butelkę. Ciągnę z całej siły. Aj, nie rozpychaj się tak. Au, co ty robisz, Zak? To bolało. Przepraszam. Lepiej zajmij się swoją Fantą. Bardzo chętnie. Od czego by tu zacząć? Spróbuję ścisnąć butelkę. Och, to chyba nie działa. Biedny Zak, a Fanta jest tak blisko. Śmiejcie się ile chcecie. Dobra, stop. Mam pomysł. Wezmę butelkę i ją przechylę. Właśnie tak. Wow, żel naprawdę płynie. Dopóki Zak nie widzi, będę miała mały poczęstunek. I jeszcze trochę. Już prawie. Jeden potężny cios. Pyszne. Co to było? Świetnie, udało się. Oj, Wendy. Przepraszam, nie chciałem. Teraz czas na jedzenie. To jest takie dobre. Chcecie spróbować? Jestem pokryta pomarańczową mazią. Niezłe przedstawienie. Lody Baskin Robbins. Ale dlaczego takie małe? Uwielbiam lody. W dodatku truskawkowe. O, co się dzieje z Moniką? To moje wiaderko z lodami. Tylko moje. Brr, jak zimno. Ale wyglądasz, Monika. Wendy, zjadaj swoje mini lody. Jesteście tacy wredni. No dobrze, zacznę jeść. Bardzo smaczne. Ale ta łyżka się do tego całkowicie nie nadaje. Co robić? Mam pomysł. Odwrócę ją w drugą stronę.
To było genialne. Co za bogaty smak, po prostu pyszne. Jak ona apetycznie je. O nie, skończyło się? Tak szybko? Nic nie możesz zrobić, Wendy. A teraz moja kolej. Biorę łyżkę. I... Oj, utknęła. O! Wyciągnąłem wszystkie lody naraz. No to zabieram się za degustację. To jest takie dobre. Chciałabym spróbować chociaż maleńki kawałeczek. Mam pomysł. Mam jakieś dziwne uczucie, jakby ktoś stał za moimi plecami. Nie rozumiem. O, i ten ktoś kradnie mi lody. Mam cię, Wendy. Przepraszam, spróbowałam tylko troszeczkę. To bolało. Nie waż się kraść moich lodów, jasne? No dobra, to popatrzę, jak jej jesz. Zjedzone. Teraz ty, Monika. No w końcu. Co to za mini łyżka? No dobra, najważniejsze, że moje lody są ogromne. Jakie to jest pyszne. Ciekawe, jak szybko znudzi jej się jedzenie. Ojej, trochę mi już ciężko. I jest tak zimno. Brr. Postaram się wylizać wiadro od środka. Co ona robi? Myślę, że powinniśmy jej pomóc. Dzięki, Zak. Jestem prawie całkowicie zamrożona. Monika chyba zamieniła się w lodowy posąg. Wow, to jest piękne. Dlaczego mój koń jest taki mały? Jakie ładne. Nie mogę się napatrzeć. No dobra. Nie mam wyjścia. Zaczynam. Założę opaskę na oczy. I jedziemy. Coś niezbyt dobrze ci to idzie. Co jest? Ta pałka jest za mała. Nie dam rady nią trafić. Po prostu zerwę tego konia. Właśnie tak. Co ma w środku? O, moje ulubione smakołyki. Uwielbiam to. No co tak na mnie patrzycie? Monika, twoja kolej. Bardzo się cieszę. Gdzie jest moja opaska na oczy? Założę ją. Trzeba się najpierw nastawić. Co ona robi? Jedno precyzyjne i pewne uderzenie. A, i to bolało. No koniec. Trzymaj się, koniku. Właśnie tak, a masz. A masz. O, co tam mamy? A oto i moja nagroda. Co za pyszności. Uwielbiam to. Super, dobra robota. Wysypię wszystko do końca. O tak, jakie to jest pyszne. Jestem zadowolona. O, Monika, twoje zęby zrobiły się tęczowe. Super. No, Wendy, tylko ty zostałaś. Najpierw opaska. Dobra, jestem gotowa. Aaaa! O tak, a masz, a masz. Wow, tu jest całe morze smakołyków. To jak spełnienie marzeń. Po prostu pływam w skitelsach. Ej, Wendy, musimy poważnie pogadać. Wow, jak ona ma dużo skitelsów. Wystarczy dla każdego. Świetny challenge. Wiesz, nawet się cieszę, że tu jesteśmy. O nie, cofam moje słowa. Kaktus zepsuł całe wrażenie. Niepotrzebnie go dotykałaś. Zaraz go całkowicie rozbroję. Zaczynam. Uważaj, gdzie rzucasz igły, Kate. Ła, to boli. Gotowe. Już się nie boję go spróbować.
Fu, obrzydliwy. Co to jest, Kate? Ogromny kaktus. To straszne. I jest cały twój. Boję się. Nie rób tego! Kate, dlaczego to zrobiłaś? Chciałam cię uratować, a teraz sama jestem w igłach. Wow! Moja ulubiona guma do żucia. Oh my! Wow, i to z nadzieniem. Super! Chcę jej jak najszybciej spróbować. Zobacz, co potrafię, Zak. Nieźle. Ciekawe, czy da się zrobić balona z gumy z niespodzianką. Podrzucę to tutaj. To jest takie dobre. Chcę więcej. Ojej, co to jest? O nie, wypadł mi ząb. Kupiła to. Wow. To dopiero rozmiar. Kate, nie dotykaj mojej gumy. Chciwus. Nie wyobrażam sobie, jak to się zmieści w mojej buzi. Myślę, że najważniejsze to zacząć. Ja też chcę. Tak jak mówiłem, ostatni kawałek się nie mieści. Pomóż mi, utknął. Fu, to obrzydliwe. Kate, no dalej. Ciągnij mocniej. Staram się. Gigantyczne mentosy, co za szczęście. Wow! A gdzie jest moja porcja? I to wszystko? Oh no! To bardzo malutkie opakowanie. No. Dobra, zjem to, co mam. Ja też już zacznę. Otwieramy. Ale dużo drażetek. Wow! Zak, nawet nie patrz w ich stronę. Zlepię to wszystko w jednego mentosa. Gotowe. Teraz dodamy arbuzowe akcenty i odrobinę coli. Zak, to dla ciebie. A ja przygotuję się na prawdziwą eksplozję. Co się dzieje? Udało się! Tylko spójrz, ile piany! Czyż to nie wspaniałe? Kit Kat, właśnie to, co trzeba. A gdzie moja porcja? Nie widzę jej nawet pod lupą. Podziel się ze mną. No proszę. Jesteś taki słodki, Zak. Dobra. Podzielę batonik na pół. Aha. Dzięki, Kate. Ale to jest pyszne. Zgadzam się w 100%. Wow. To dla mnie? Ekstra. Wow. Ale super. Zak, podzielisz się ze mną, prawda? Oczywiście, że nie. Cała ta czekoladowa uczta jest moja. Jeszcze zobaczymy. A masz. Co ty robisz? Nie bądź taka okrutna. Trzeba było od razu się ze mną podzielić. To twoja wina. Zniszczyłaś go. Mimo wszystko to jest pyszne. Mleko i piernikowy ludzik, super połączenie. Bardzo ładnie pachnie cynamonem. No jedz już. Rozpływa się w ustach. Ten smakołyk przypomniał mi o Bożym Narodzeniu. O, a oto i mój piernikowy ludzik. Witaj, przystojniaku. Wystarczy mi mleka, żeby cię w nim wykąpać. O nie, nie mieści się do szklanki. Wiem, co zrobię. Ludzik weźmie prysznic. Nie!
za późno, Zak. Przykro mi, jesteś ofiarą okoliczności. I to wcale nie sprawia, że czuję się lepiej. Ale udało mi się. Piernikowy ludzik jest zamoczony w mleku. Skittlesy spadły na mnie prosto z nieba. Wow! Muszę ich natychmiast spróbować. Uwielbiam te cukierki, są takie kolorowe. Teraz moja kolej. Oh my God! Odsuń się, Zak. Zobaczcie, jaka duża jest ta paczka. Będę potrzebował drabiny, żeby spróbować tych cukierków. Wow, jestem w środku. To jest taki gigantyczny basen ze Skittlesami. Ja też zamierzam się w nim zanurzyć. Przesuń się, Kate. Ojej, to miejsce jest naprawdę fajne. Powiedzcie, że to mi się śni. Co ogromną pizzę, nie jakiś tam ogryzek. Z wielką chęcią zjadłbym nawet taki. Przykro mi, nic już nie zostało. No trudno, mam coś lepszego. Wiedziałam, że dostaniesz ogromną pizzę. I to wspaniale. Zwinę ją w roladę i zjem. Oła, to boli. Ups, przepraszam, Kate. Prawie mnie zabiłeś. Potrzebuję teraz odstresowywacza. Daj mi tę pizzę. Chyba ją przełamałam. Chociaż super to wyszło. Teraz każdy ma swój kawałek. Zgadzam się. Myślę, że takie porcje nam wystarczą. Wszyscy zajęli już swoje miejsca i z niecierpliwością czekają na start. Lily dostała M, Mary S, a duży rozmiar przypadł Andiemu. I znowu mam najmniej ze wszystkich. Ups. O tak, Andy, masz wyjątkowe szczęście. Papryczka chili. Bardzo ostra. Jak dobrze, że taka mała. Oj, ale pali. Uff, od razu lepiej. A teraz zobaczymy, jak wam pójdzie. Trzymaj się, Lily. Uda ci się. Jeszcze jeden gryz. Dasz radę. Ale to jest ostre. To po prostu okropne. Trzeba jak najszybciej się napić. O tak. O nie, cały czas pali. Za chwilę zacznę płonąć. Jak? Niby jak ja mam to zjeść? Postaram się to zrobić jak najszybciej. Nie, nie uda mi się. Nie czuję buzi, czuję ogień. Nie, wystarczy. Gdzie jest woda? Ja wysiadam. O tak, jeszcze łyczek. A Andy wtedy... Czuję ogień! O tak, to bardzo śmieszne, no niezła beka. Gdzie jest woda? O Andy, ale nas rozbawiłeś. Raz, dwa, trzy. Runda się zaczyna. Rozmiary już czekają. Hurra, w końcu! Andy dostał najmniej ze wszystkich. Bingo, jackpot! To się nazywa szczęście. No, ale jak to? Dzisiaj nie jest mój dzień. No to co, cukiereczku? Zaczynamy. Ale uczta! Po prostu świetnie.
chwileczkę. Mam pomysł. Troszeczkę urozmaicimy wasze cukierki. To dla Lili. Niam, niam, niam. Cukierki. A to dla Mary. Ojej, jakiś dziwny smak. Dlaczego taki gorzki? Tak, korcz jest nie do zniesienia. Fu, jakie paskudne cukierki. Nie jedz tego, są zatrute. No co ty, są całkiem smaczne. No to jedziemy dalej. Mini dla Lili, maxi dla Andiego, a średni dla mnie. Wspaniale. Wow, nieźle. O tak, Andy, ale mamy farta. I co to ma być? Będę głodna. A dla mnie w sam raz. Ach, najem się jak nigdy wcześniej. Ostrożnie. Nawet sól przelatuje obok. Ale pachnie. Pyszności. No to zaczynamy. Wow. Wendy przebudziła się bestia. Gdzie się podziały twoje maniery, Andy? O tak, jedzenie. Nie wiem, co z nim? On mnie przeraża. Boję się. Dziewczyny, ale się obijadłem. Hej! Nie, Andy, musisz to dokończyć. Mój wewnętrzny drapieżnik ma dość. Wystarczy. Będę roślinożercą. Pożyczę sobie. Przez minimum miesiąc żadnego mięsa. No i wygląda na to, że Andy sam zamienił się w zwierzę. Wszyscy na start. Uwaga, zaczynamy. A raczej średnie, małe i duże. Hurra, znowu wygrałem. Wszystko co największe znowu dla mnie. Andy, wydaje mi się, że to jednak Mary wygrała. A ty jedz swoją górę oliwek. Zjem to szybko, nawet nie zauważę. Fu, ale obrzydlistwo. Och, wygląda na to, że oliwki nie są zbyt smaczne. No cóż. Mam! Talerz Lili będzie się napełniał w nieskończoność. Mary miała rację. Oliwki nie są zbyt smaczne. Kiedy one się skończą? I jeszcze jedna? Wcale ich nie ubywa. Mam cię. To twoja sprawka. Dosyć. Proszę. To w prezencie. Mam nadzieję, że się najesz. O, Andy, masz za swoje. Szybciej, Andy, bo runda dobiega końca. Ech, teraz muszę zjeść jeszcze więcej. Nie trzeba było nikogo oszukiwać. Żuj, żuj, żuj. Przełykaj, przełykaj, przełykaj.